Witam Państwa w Toruniu 22 października 2022 roku. Zapraszam na obszerne fragmenty spotkania juniorów młodszych Pomorzanina Toruń i LKS-u Rogowo. Spotkanie rozgrywane jest w ramach eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Życzę wielu sportowych emocji. Tak, fajnie tam, pamiętam, skibicowali, nie? Zawsze.
Koniec pierwszej kwarty. Pomorzanin Toruń LKS Rogowo 0-2. Zobaczmy takiego. Misia,
jednak będzie mówił hala. Lubianka. Tylko że chłopakami to nie ma.
Dobrze, jedź, masz Mikołaja, Mikołaj idzie na gazie. Dobrze, dobrze. 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 Dobr
Thank you.
zakończyło się spotkanie juniorów młodszych Pomorzanina Toruń i LKS-u Rogowo. Zwyciężyła drużyna LKS-u 10-0. Bramki dla rogowskiej drużyny zdobyli Olaf Dreiheim 5, Jakub Wódczak 2, Paweł Doman, Jakub Lach i Patryk Kudzyński po jednej bramce. Było to ostatnie spotkanie toruńskiej drużyny w rundzie jesiennej sezonu 2022-2023. Rogowski zespół 29 października w swym ostatnim spotkaniu w rundzie jesiennej zagra z LKS-em Gąsawa. Przed nami sezon halowy, na który już teraz Państwa zapraszam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.